do swoich poprzedników, kładę duży nacisk na równowagę w gospodarce rolnej i wsparcie rodzinnych, małych i średnich gospodarstw rolnych, a nie, jak to bywało wcześniej, dużych przedsiębiorstw. W ramach tego planu strategicznego, o którym dzisiaj mówimy, zaplanowaliśmy wsparcie w rolnictwie płatności bezpośrednich, którego celem de facto jest stabilizacja dochodów małych gospodarstw i zmniejszenie dysproporcji między małymi i średnimi, a dużymi gospodarstwami. Za niezbędne, i tu chciałbym to podkreślić, w poprawie warunków gospodarowania i zamieszkiwania na wsi uważamy większe zaangażowanie polityki spójności w poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, terenów wsi. Dotychczas bywało tak, że środki, które były przekazywane, bardzo często wykorzystywane były poprzez mieszkańców nie tylko wsi, ale również miejscowości przy dużych aglomeracjach miejskich. Tutaj mamy z panem komisarzem na ten temat wspólne zdanie. Uważamy, że środki z WPR-u powinny być kierowane bezpośrednio na wieś. Natomiast wszystkie dotychczasowe działania, którymi były inwestycje liniowe, drogi, kanalizacje, powinny być finansowane z innych źródeł, co jest również bardzo potrzebne, ale tak, aby nie naruszać, konsekwentnie nie naruszać środków, które były pozyskiwane z WPR-u, tak jak działo się to dotychczas. Tutaj też warto powiedzieć, że będzie kontynuacja wsparcia w formie dopłat dla młodych rolników. To jest coś, co już funkcjonowało i spisywało się bardzo dobrze. My chcemy, aby ta zmiana pokoleniowa na wsi dokonywała się na bieżąco, płynnie i ku temu ma służyć właśnie pomysł, czy tam kontynuacja pomysłu, aby te dopłaty dla młodych rolników funkcjonowały. One, te dopłaty również zachęcają do podejmowania tego trudnego wyzwania, którym jest rolnictwo dla ludzi młodych, tych, którzy chcą na tej wsi pozostać, których rodzice prowadzili gospodarstwa, ale będzie to również zachęta dla wszystkich tych, którzy dotychczas na przykład rodzinnie tego gospodarstwa nie prowadzili, a chcieliby spróbować własnych sił. Istotne jest też zapewnienie odpowiednich narzędzi transferu wiedzy i innowacji. Tutaj, szanowni państwo, bardzo istotnym elementem w ramach nowej polityki jest to, aby rolnictwo przestało być traktowane jako coś, co jest w pewnym stopniu trochę spowolnione. Chcemy, aby to rolnictwo polskie było nowoczesne, ekologiczne, ale przede wszystkim scyfryzowane, takie, które będzie mogło konkurować na rynku nie tylko europejskim, ale również pozaeuropejskim. Zaproponowany został również szeroki katalog instrumentów wsparcia, który pozwala na wprowadzeniu nowych technologii produkcji w tych małych, rodzinnych gospodarstwach rolnych, które odgrywają, a liczymy na to, że będą odgrywać jeszcze większą rolę w ochronie środowiska i klimatu. I taki drugi element, o którym warto powiedzieć, to kontynuacja wsparcia wprowadzenia towaru do obrotu, czyli małe przetwórstwo. Tutaj poprzez różnego rodzaju mechanizmy rynkowe, którymi mamy dzisiaj do czynienia, chcemy wspierać organizację poziomą i pionową producentów, w szczególności spółdzielni rodzinnych gospodarstw rolnych. To jest ten element, o którym mówiłem już wcześniej. Kluczowe jest tutaj wsparcie dla różnych form współpracy rolników na poziomie spółdzielni i w ramach tego planu strategicznego chcemy, aby to można było zapewnić. Planujemy kontynuację wsparcia dla tworzenia grup i organizacji producentów. Mówimy tutaj głównie o tej zapowiadanej ustawie. Mamy nadzieję, że po tym, jak już ustawa o upodmiotowieniu gospodarstw rolnych zostanie przeprocedowana, kolejnym etapem będzie również wprowadzenie nowej ustawy o spółdzielczości. Te elementy, o których mówimy, pozwolą na skrócenie łańcuchów dostaw żywności. To bardzo istotne. Podczas ostatniej wizyty w Brukseli, również w obecności pana komisarza, dyskutowaliśmy na tym, żeby zwiększyć bezpieczeństwo naszej rodzinnej produkcji, musimy również zapewnić krótsze łańcuchy dostaw, czyli zmieścić się w tym, o czym Komisja Europejska wielokrotnie mówiła, w polityce od pola do stołu. Chcemy, aby te łańcuchy dostaw były krótsze, aby ten transport nie musiał być na duże odległości prowadzone. Wszystkie instrumenty wsparcia, szanowni państwo, będą skuteczne, jeżeli równocześnie zapewnione zostanie komplementarne wsparcie w dużej skali rozwoju obszarów wiejskich poprzez również politykę spójności, o której już mówiłem. Szanowni państwo, jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że wszystkie te elementy, o których mówimy, cała polityka, nowa polityka rolna, plan strategiczny, to jest
obszar, w którym de facto możemy powiedzieć o, jeżeli uda się to oczywiście zrealizować w jak największym elemencie, ale jest to obszar, który bezpośrednio jest wspierany przez program Prawa i Sprawiedliwości. Ci z Państwa, którzy wiedzą, to strategia, bezpośrednio strategia oraz zalecenia, rekomendacje Komisji Europejskiej wpisują się w program Prawa i Sprawiedliwości, o czym warto mówić, warto pamiętać. Wcześniej, no różnie to bywało, w tej chwili sytuacja jest taka, że idziemy w jednym kierunku, jednym nurtem i bardzo się cieszymy, że Komisja Europejska zauważyła również te potrzeby, które w Polsce występują. Dziękuję bardzo. Proszę pana komisarza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, szanowni państwo, może najpierw króciutko, co to są te plany strategiczne i dlaczego one są takie ważne. Otóż reforma wspólnej polityki rolnej, którą w tej chwili przeprowadzamy w całej Unii Europejskiej, ona w tej chwili jest na etapie prac legislacyjnych. Prowadzone są już tak zwane trylogi, czyli negocjacje ostateczne między Parlamentem, Radą i Komisją, którą ja w tych rozmowach reprezentuję. Wynikiem tego będą trzy główne rozporządzenia stanowiące ten filar reformy wspólnej polityki rolnej. I najważniejszym rozporządzeniem jest rozporządzenie, które dotyczy planów strategicznych. I nie czekając już na formalne zakończenie prac legislacyjnych, już pracujemy nad przygotowaniem tych planów strategicznych. A plan strategiczny to będzie taki dokument obszerny, w którym cała wspólna polityka rolna zostanie rozpisana na konkretne działania w każdym z 27 państw członkowskich, także w Polsce. I po to teraz, żeby tę rozmowę ułatwić, ten dialog przyszły i żeby łatwiej ten kształt planu strategicznego ustalić, bo on będzie ostatecznie akceptowany przez Komisję Europejską, więc moim zadaniem będzie ocena i zgoda bądź nie na przyjęcie tych planów, czy domaganie się ich poprawy. I dlatego, żeby ułatwić ten dialog, rozesłaliśmy do wszystkich państw członkowskich rekomendacje. Krótko mówiąc, to jest dokument, w którym Komisja przedstawia, analizuje sytuację rolnictwa w każdym z 27 krajów, w tym również w Polsce, i następnie wskazuje, co zdaniem Komisji powinno być przedmiotem szczególnej uwagi w tym planie strategicznym. I tak, i to dotyczy również Polski. I chciałem krótko powiedzieć, jakie problemy rolnictwa polskiego do rozwiązania są zdaniem Komisji najważniejsze. A więc rzeczywiście to, co pan minister powiedział, i bardzo się cieszę, że jest takie zrozumienie, małe i średnie gospodarstwa. Musi być wysiłek inwestycyjny, ale także też dystrybucja dopłat bezpośrednich. Tu jest pewne pole manewru przez tak zwaną płatność redystrybucyjną, ale także przez przyszłe ekoprogramy, żeby większy strumień środków popłynął do małych i średnich gospodarstw. My mamy w Unii Europejskiej problem takiego wyścigu, w którym coraz większe gospodarstwa okazują się za małe. I jest taka sytuacja, że straciliśmy w ciągu dekady 4 miliony gospodarstw w całej Unii Europejskiej i trzeba ten wyścig ująć w takie ramy, żeby to nie kończyło się upadkiem kolejnych gospodarstw. Wsparcie małych i średnich gospodarstw, które są niezwykle ważne, jest sprawą kluczową także dla zrównoważonego rozwoju, w ogóle dla rozwoju obszarów wiejskich. Krótko mówiąc, to nie może być polityka wspierania jednego czy kilku gospodarstw w gminie, to nie mogą być takie programy, które trafiają do wąskiego kręgu kilku czy nawet kilkunastu tysięcy gospodarstw w skali całej Polski, ale to muszą być programy skonstruowane na tak, żeby mogło z nich skorzystać przynajmniej kilkudziesięciu rolników w gminie i żeby beneficjentów tych programów liczyć w setkach tysięcy, a nie w kilku czy kilkunastu tysiącach. To jest jedna kwestia. Druga, mówił pan minister również o tym, krótkie łańcuchy dostaw. Wielki problem w całej Unii Europejskiej. Wozimy żywność z krańca w kraniec. Średni dystans transportu towarów rolnych i żywności w ciągu ostatniego roku znów się wydłużył ze 171 km średnio do 177.
zdecydowany nacisk na to, żeby gdzie się da żywność produkować i sprzedawać blisko. Przetwórstwo, rolnicy sprzedający na lokalny rynek, do lokalnego przetwórstwa. To przetwórstwo trzeba odbudować, bo w Polsce jest z nim niestety źle, bardzo się skoncentrowało, to znaczy jest duże przetwórstwo, ale brakuje przetwórstwa lokalnego. I w związku z tym bardzo się cieszę z tego podejścia pana ministra. To muszą być programy, które pozwolą rolnikom dostarczać właśnie lokalnie żywność. Polska nie jest krajem, który jest skazany wyłącznie na eksport, bo czasem taki się kreuje wizerunek, że no Polska dusi się od nadwyżek produkcji rolniczej. Nie jest tak, dlatego że Polska ma ponad 8%, 9% gruntów rolnych w Unii Europejskiej, a produkcja rolna to jest w granicach, wartość dodana jest poniżej 6%, a więc Polska ma możliwości lokowania swojej produkcji na krajowym rynku i trzeba lepiej wykorzystać te możliwości. Dobra, zdrowa żywność na krajowy rynek i to jest bardzo istotny priorytet. Trzeci, pan minister również o tym mówił i bardzo się z tego cieszę, zaangażowanie wszystkich możliwych funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Nie będziemy mieli rolnictwa, jak ludzie uciekną ze wsi, jak się nie poprawi warunków życia na wsi w istotny sposób. Komunikacja, transport publiczny to są kwestie, które są szczególnie istotne. Więc tutaj fundusze wspólnej polityki rolnej nie wystarczą. Musimy zaangażować fundusze spójności, fundusze naprawcze, wielki budżet naprawczy Unii Europejskiej, który również tutaj może odegrać bardzo pozytywną rolę. I jednoznacznie też cieszy mnie podejście pana ministra do tej kwestii. Czwarta kwestia to dobrostan zwierząt. Duży nacisk jest w Unii Europejskiej i słusznie, duża wrażliwość społeczna na tę sprawę. Dobrostan zwierząt, który może być wspierany na różnych etapach. Są pewne minimalne warunki dobrostanu, od których w ogóle zależy prawo do dopłat bezpośrednich, ale jest też, planujemy dobrostan jako jeden z ekoprogramów, a więc część dopłat bezpośrednich będzie trafiać tylko do tych gospodarstw, które wejdą w programy podwyższonego dobrostanu, ale też w drugim filarze, czyli w rozwoju obszarów wiejskich jest przewidziane działanie, utrzymujemy je i rozwijamy płacenie dla rolników za inwestycje, które oni wkładają w to, żeby warunki dobrostanu podwyższyć. No i wreszcie ważna rzecz, tutaj wspólnie z panem ministrem byliśmy na posiedzeniu Rady do spraw rolnictwa, gdzie zapadła decyzja Rady, czy pełne poparcie Rady, również pana ministra, stworzenie europejskiego znaku dobrostanu zwierząt. Znaku, który będzie przyznawany tym produktom, które na wszystkich etapach produkcji, a więc w gospodarstwie, w transporcie i również w uboju zachowywały wysokie standardy dobrostanu zwierząt, humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami. To jest bardzo ważna sprawa i ci, którzy taki znak będą mieli, uzyskają ten znak, zapewnią taki dobrostan, żeby ten znak uzyskać, będą premiowani. I to jest bardzo ważne. To będzie też wielki atut rynkowy rolnictwa europejskiego, a rolnictwo polskie ma szczególne tutaj warunki. Choćby pokazuje ten program Dobrostan Plus, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem rolników, a ja się z tego też bardzo cieszę. Proszę Państwa, więc krótko mówiąc, Komisja Europejska daje zielone światło do zielonej reformy rolnictwa polskiego. I to takiej reformy, z której skorzystają setki tysięcy gospodarstw. Chcemy przerwać ten wyścig na coraz bardziej intensywną produkcję i dać szansę tym, którzy odpadają z tego wyścigu bardzo szybko. Chcemy dać szansę małym i średnim gospodarstwom rodzinnym i ich przetrwanie, ich rozwój jest kluczowy dla zrównoważonego rozwoju całego kraju w Polsce i całej Unii Europejskiej. To są niesłychanie ważne sprawy. Ja się bardzo cieszę z tego właściwie pełnego zrozumienia ze strony polskiego rządu i osobiście pana ministra. Są wszelkie warunki, żeby w Polsce
powstał wzorcowy plan strategiczny wspólnej polityki rolnej. Odsyłając Państwa jeszcze do dokumentów, które Komisja Europejska ogłosiła, oprócz planu strategicznego dla Polski są plany strategiczne oczywiście na stronie internetowej Komisji, Państwo to znajdą, dla wszystkich państw członkowskich, ale także jeden wspólny komunikat, który pokazuje sytuację w poszczególnych państwach. No i na przykład takie wskaźniki jak, to jeden z kluczowych wskaźników, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa. To będzie pewien problem, tak to widzę, w relacji z państwami członkowskimi, bo te wskaźniki są bardzo zróżnicowane. Średni poziom emisji gazów, wszystkich gazów cieplarnianych w przeliczeniu na dwutlenek węgla to jest 2,5 tony z hektara. Polska ma nieco poniżej tego wskaźnika, 2,2. No, są kraje, które, na przykład Belgia, która ma powyżej 7 ton z hektara, Holandia ma powyżej 10 ton z hektara. Więc będziemy musieli znaleźć już w konkretnym dialogu z państwami członkowskimi no właściwą miarę tutaj, sprawiedliwą miarę, żeby te niezbędne redukcje emisji były właściwie rozłożone między państwa członkowskie z uwzględnieniem tego różnego punktu wyjścia. Polska ma stosunkowo dobry punkt wyjścia w większości wskaźników. Dość wysoki jest niestety wskaźnik użycia antybiotyków w hodowli. I to trzeba bardzo wyraźnie zmienić, no ale to jest powodowane przez też widoczną intensyfikację hodowli, zwłaszcza trzody chlewnej. I tutaj właśnie ten dobrostan, pewne premiowanie rozgęszczenia tej hodowli powinno przynieść dobre rezultaty. No krótko mówiąc, jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, żeby Polska i polskie rolnictwo wniosło istotny wkład w korzystną dla, szczególnie korzystną dla rolnictwa w Polsce reformę wspólnej polityki rolnej w takim właśnie proekologicznym, przyjaznym dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt kierunku. A nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest również kierunek, który okaże się przyjazny dla rolników i wzmacniający ekonomicznie rolnictwo polskie. Polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, polityka rządu premiera Morawieckiego jest spójna z tym, co w tej chwili jest zapowiadane przez Komisję Europejską, przez wszystkie rekomendacje, które otrzymaliśmy. Bardzo nas to cieszy, tym bardziej, że to jest historyczny moment, w którym uda się dzięki środkom również polityki spójności zasilić budżet rolnictwa na taki poziom, na który od wielu lat był niemożliwy do zrealizowania i tutaj bardzo serdecznie dziękuję panu komisarzowi za to wsparcie również w Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim również w ramach tych rozmów, które prowadzimy na takim poziomie roboczym. Chcę państwu jeszcze zapewnić, że w związku z tymi rekomendacjami, w związku z tym, co dzieje się w ramach planu strategicznego, w tej chwili prowadzone są konsultacje. Zachęcam wszystkich do tego, aby prowadzić te konsultacje w sposób internetowy. To zabezpiecza również wszystkich nas przed koronawirusem, a z drugiej strony pozwala jeszcze lepiej, jeszcze szerzej prowadzić te konsultacje. Także wszystkie osoby, które są tym zainteresowane, serdecznie zapraszam do tego, aby w tych konsultacjach wypowiedzieć się, zrecenzować, że tak powiem, również wypowiedzieć swoje zdanie.